Witam Was dzisiaj, nowy rok. Jesteśmy na nowej osadzie w Wiśle na Stoku Narciarskim. Teraz pokażę Wam, co tutaj jest, jak można spędzić czas. Jak zwrócicie uwagę, tutaj mamy taką szkółkę dla dzieci. Najłagodniejszy stok, jest wyciąg taśmowy, więc tutaj dzieci stają na taśmie i są wyciągane do góry. Tu jest drugi stok, jeżeli chodzi właśnie o wyciąg, troszeczkę ostrzejszy. Tu już jest taki orczyk na lince, wyciąga do góry i z tej górki zjeżdżamy. Później kolejny jest troszeczkę wyżej, taki talerzykowy orczyk, który jedzie już znowu troszeczkę wyżej, troszkę strumień. A na samym końcu znajduje się wyciąg krzesełkowy. Ja troszeczkę ponagrywam Wam tutaj, później na dole też są restauracje przy tym głównym wyciągu. Postaram się Wam wszystko pokazać. Jedziemy właśnie tym drugim z wyciągów. Taśmowy ominęłem, może jeszcze podjadę, będę chwilkę mogę pokazać. Teraz idziemy na troszeczkę ostrzejszym, takim orczykiem, gdzie taki właśnie patyk wkłada się pod plecy, pod pupę i wyciąga Was do góry. Do nauki, jeżeli chcecie uczyć się jeździć, no to ten stok jest odpowiednio nachylony, łagodny, żeby się dzieci mogły spokojnie uczyć jeździć, a nawet przypomnieć sobie, jak się na nartach jeździły, że miały rok przerwy. Tu jak widzicie już idzie ten drugi wyciąg, na który za chwilkę się udamy i tak po kolei później pójdziemy do tego największego, żeby Wam wszystko nagrać. Mamy jeszcze raz z tego najłagodniejszego, no powiedzmy drugiego pod względem ostrości. Tu już można troszeczkę poskręcać, popracować. Sam macie właśnie tę taśmowę, o której mówiłem. Właśnie wędrujemy tutaj właśnie na ten orczyk talerzykowy. To będzie zjeżdżać z tej ostrzejszej górki. Tutaj trzeba przejść teraz bokiem, takim ścieżką. Widzicie, śniegu za dużo dzisiaj nie ma. Wczoraj jeszcze nie było w ogóle. Dzisiaj zaczął sypać. Jest fajnie. Lubity śnieg wysypany z jakimś świeżym puchem. No jedziemy z tego ostrzejszego troszeczkę. Prawo, lewo, Maciek. Jak widzicie, tu już górka jest troszeczkę ostrzejsza. Już tak jak mój młody początkujący musi się troszkę nakręcić, żeby się nie spędzić za bardzo. Już też ktoś, kto troszeczkę jeździ, może zacząć się bawić na tych nartach. Więcej zakręcać, więcej bawić. To lecimy, gonimy młodego. Problem jest troszkę, że jest dzisiaj ten śnieg mokry. W związku z czym się klei do nart i bo ciężko się kręci. Mi się zdawało, że świeży śnieg pada, ale jest na plusie. Dlatego on jest taki właśnie mokrawy. I czuję, że nie ma takiej lekkości w suszowaniu. Suszowaniu. Nie, jak się fachowo mówi. Widzicie, jest orczyk taki talerzowy, czyli taki talerz wkłada się pod między nogi, pod pupę i on wyciąga do góry. Jest dużo wygodniejszy niż ten poprzedni. Wygodniej się siedzi, wygodniej się jedzie. Tylko, że trzeba go na początku, na końcu troszkę rozszerzyć nogi, włożyć i wypuścić. Więc to dla takich początkujących całkowicie może być problemem, ale jest tu obsługa, która pomoże. Nawet tak jakieś dziecko nie wiedziałoby, jak to zrobić, ale sam orczyk jest dużo wygodniejszy niż właśnie ten, którym przed chwilą jechaliśmy. Jak widzicie, górka troszeczkę ostrzejsza, więc jest fajnie. Też cieszy mnie, że jest 1 stycznia. Wczoraj zdawało się, że nie będzie w ogóle śniegu. Mieliśmy 12 stopni, byliśmy na Czantori. Widzieliście w moich poprzednich filmach i Czantoria, wszystko było pozamykane, bo tylko takie małe kupeczki śniegu były. A tutaj właśnie nowa osada i Soszów w Wiśle organizowały Sylwestra i mocno osierzali te stoki. I jak widać, śniegu jest wystarczająco. Fakt, ten śnieg jest mokry, jeździ się ciężko. No ale zawsze, jak już tu jesteśmy na tych wakacjach, to niezaliczenie nart to byłby... Fajnie, że jesteśmy, fajnie, że możemy troszeczkę na tych nartach pojeździć, pocieszyć się mimo mokrego śniegu, troszkę zaliczyć, bo nie wiadomo ile jeszcze w tym roku uda się razy wyjechać, jaka będzie pogoda, bo cały grudzień to było plus 10, plus 12 stopni,
więc zobaczymy, co się da. Jeszcze niedawno nagrywałem z Wanką Kopeć, w listopadzie były super warunki, a grudzień, tak jak mówię, mocno na plusie, więc jeszcze ewentualnie teraz właśnie styczeń, luty coś pojeździmy, może 2-3 razy uda się wyskoczyć, to będzie wszystko. Stwierdziłem, że jeszcze wam nie nagrałem tego... Prawo Maciek! Nie nagrałem wam jeszcze tego taśmowego, jak wygląda, więc celowo teraz jeszcze się wracamy na ten pierwszy, najłagodniejszy no łuki wyciąg, ten taśmowy, żebyście zobaczyli, jak on wygląda i czy na takim da się radę jeździć, jeżeli jesteście sami początkującymi. Postaram się to teraz wam wszystko pokazać. Dzisiaj wchodzimy na taką taśmę. To jest taka taśma, która się porusza. Nie trzeba więc nic pod tyłek wkładać, nie trzeba go mieć. Nawet jak się uczycie dopiero jeździć na desce czy na nartach, stajecie na takim czymś i to was wyciąga do góry bez zmęczenia. Ta góreczka jest taka łagodna. Jeżeli macie pierwsza narty na nogach, to się tutaj nic nie stanie. Nawet jak się przewrócicie, to ta prędkość jest powoli zerowa, więc na spokojnie. Jak widzicie, na dole też są toalety, nawet przy tych szkółkach, bo tu kawałek jest to rozłożone. Na każdy z to musimy troszeczkę przejść, jak widzieliście przed chwilą. No a tak wygląda właśnie ta taśma. Na niej się spokojnie, bezpiecznie jedzie. Narty nie uciekają, można wygodnie siedzieć. Ważne, żeby tylko nie wkładać kijków na taśmę, bo jeżeli kijki nam wejdą w takie otwory na początku i na końcu taśmy, to taśma się zatrzymuje, żeby jej nie uszkodzić. No i musiał sługa wyjść, żeby nas ruszyć. Jak temu właśnie młody miał oparte kijki właśnie na taśmie. I mu wjechałem właśnie, jak się taśma kończy do tej dziury. Zablokowało taśmę, wszyscy musieli czekać, aż to odblokują. Więc pamiętajcie, że kijki zawsze jak mamy, to mamy najlepiej w powietrzu. Macie kijki do góry? No, w powietrzu, żeby gdzieś tam nie zablokować. Tu na taśmie jeszcze go przecie, to się nic nie stanie. Ale na końcu, jak się kończy taśma, to trzeba je po prostu dźwignąć do góry. A teraz zjeżdżamy z tego najłagodniejszego stoku, właśnie z tego taśmowego. Tak. No jak widzicie, stok łagodny. Tutaj dosłownie 2-3 razy się uda skręcić. Nawet jak pojedziecie na prosto, na nartach, to też nie powinien się aż tak rozpędzić, żeby coś się wam stało. Swobodnie, jak widzicie, młody jedzie. Narty może... O! Nogi ci odjechały. Narty wąsko trzymamy. I kręcimy, Maciusiu, lekko. No i jak widzicie, nogi już odjechały, się nic nie stało, bo tu jest łagodnie i ta prędkość jest taka minimalna, że każdy jest w stanie się nauczyć właśnie narty prowadzić, czy to na prosto, czy pod kątem. Jesteśmy w takiej restauracji, tu właśnie przy głównym wyciągu. Jak widać, gorąca czekoladka na rozgrzanie, tradycja musi być na stoku narciarskim. A tam, jak widać, to jest ta restauracyjka. Można coś tutaj zjeść, napić się. Jest fajnie. No jak widzicie, wyjechaliśmy już na górę wyciągiem krzesełkowym. Teraz co prawda śnieg przestał padać, zaczyna powoli padać taki deszcz ze śniegiem. Bardziej deszcz niż śnieg. Ale jeszcze parę razy myślę, uda się zjechać. Kierujemy się na stok. Na dół zaraz będziemy zjeżdżać. Są już widoki fajne. Już tutaj troszeczkę idzie się pobujać. Stok, więc widziałem, bardzo szeroki, więc od prawej do lewej spokojnie. Jak ktoś się uczy, może jechać. Jeżeli ktoś lubi troszkę powariować, to jest na tyle szeroko, że spokojnie między nimi uczącymi się jest w stanie przejść. A tutaj mamy górę tego wyciągu. No i powoli ruszamy na dół. Stok jest w miarę szeroki, więc spokojnie można się uczyć jeździć. Każdy, kto chce szybciej jechać, może sobie jechać środkiem szybko. To chce jechać powoli, to ma na tyle szeroko, że od prawej do lewej może sobie jechać. Widoki fajne, dzisiaj jest mgła, więc połowy gór nie widać. Ale widok jest naprawdę ciekawy stąd. Zmęczony? Czy tak zdaje? Pada. Wiesz, i ten śnieg jest naprawdę mokry, narty się dosłownie, się taką mulę śniegu wjedzie, to się zatrzymują, łapie je, ale jest fajnie.
do restauracji, jak widzicie na górze wyciągu, teraz jest Nowy Rogiec zamknięta, ale tu jest jedna restauracja całkiem na górze, a jak pojedziemy na dół, to właśnie kawałek po zjechaniu jest tutaj kolejna restauracja, gdzie można sobie usiąść, coś ciepłego zjeść, napić się, no i oczywiście tam na dole już całkowicie są kolejne, a my zjeżdżamy dalej. Jak przed końcem mamy jeszcze jedną restaurację, butkę, gdzie można się sobie coś zjeść, napić się, a tam już dole są restauracje te właściwe, te stacjonarne. Po całym dniu na nartach. Smaczne jedzonko. To smaczne.